Witam. Dzisiaj postaram się Wam przedstawić wszystkie formy nieśmiertelności w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy osiągnęli formę nieśmiertelności, bo w internecie nic nie ginie. Miesiąc temu robiłem filmik o obronach absolutnych i już wtedy wiedziałem, że zrobię ten o formach nieśmiertelności, które są czymś innym niż obroną, gdyż powodują one, że zwykle śmiertelne obrażenia no po prostu nie są śmiertelne, a postać albo traci część umiejętności, albo w ogóle zupełnie nic. Trzeba też pamiętać, że och ironio, to czy ktoś jest nieśmiertelny nie znaczy, że finalnie nie może umrzeć, a jest to kwestia tego, że do tego trzeba już jakiegoś specjalnego planu, a nie regularnego zabicia danej osoby. Zaznaczę już teraz, że robię ten filmik z pamięci, więc mogę niestety pominąć jakąś formę, ale na pewno w komentarzach mi to wypomnicie, więc git. Aha, no i będę jeszcze tutaj uwzględniał tylko Naruto i Naruto Shippuden, nie ruszam Boruto. No cóż, lecimy. W sumie to nie ma co tu podawać jednej techniki, a bardziej całą postać, ponieważ chłop jest chyba jedynym bohaterem, który będzie w każdej serii żywy. Po pierwsze, przedłuża swoje życie przenosząc swoją duszę maksymalnie raz na 3 lata za pomocą techniki Fushi Tensei do nowego ciała, co oznacza, że może co 3 lata się odmładzać. Ale to nie wszystko, bo jeszcze nawet otrzymując potężne obrażenia, które by go najpewniej zabiły, jest on w stanie wręcz wypluć siebie na nowo, niczym wąż zrzucający skórę i materializuje nowe ciało, które jest w pełni zregenerowane. Mało tego, chłop dał przeklęte pieczęci sporej ilości osób, a jest w stanie dosłownie z nich wyjść, nawet jeśli zostanie zabity. Tak się stało potem, jak Sasuke go zabił, ale później wyszedł z jego pieczęci, po czym Itachi go opluł mieczem Totsuka, ale później ponownie wrócił, teraz z pieczęci Anko. Tak więc jestem w stanie powiedzieć, że jest on prawdziwie nieśmiertelny i chyba nikt nie miałby z tym problemu ani zdziwienia, że przeżyłby wszystkich w Naruto. Przez Naruto mam tu na myśli całe uniwersum, wliczając Boruto i kolejne serie. Jest to kolejna forma nieśmiertelności, w której Shinobi Sunagakure pozbył się własnego ciała na rzecz bycia marionetką, którą kontrolował za pomocą właśnie jego ostatniej żyjącej części, którą był rdzeń. W połączeniu z jego dość sporą obroną na wszelkie ataki dawało mu to niezabijalność, jeśli jego przeciwnik nie miał pojęcia o tym rdzeniu, a faktem jest, że dosłownie nikt o nim nie wiedział. Powodowało to, że trucizny, ostre narzędzia, wręcz zniszczenie całego ciała nie była w stanie go zabić, jeśli nie trafiło się w ten jeden konkretny punkt, bo tak długo jak ten został nienaruszony, Sasori mógł się złożyć do kupy i walczyć dalej. Tak jak mówiłem na wstępie, ta forma nieśmiertelności nie oznacza, że nie da się go w ogóle zabić, w końcu widzieliśmy to na własne oczy w anime, ale to co normalnie zabiłoby praktycznie każdego, nie robiło na nim wrażenia, bo te ataki były co najwyżej przeszkodą, a tak naprawdę były zupełnie nieefektywne. Opisywałem tę religię szerzej w odcinku poświęconym właśnie jej, ale pokrótce powiem tutaj, że Hidan, który jako jedyny osiągnął pełną moc Jashina, zyskał tak jak Orochimaru całkowitą nieśmiertelność. Nie groziło mu zupełnie nic. Ścięcie głowy, czy nawet wręcz stuprocentowe wyparowanie spowodowało, że nadal on żył. Nie do końca wiemy, jak to wszystko działa, jako że Jashinizm jest bardzo tajemniczy i mamy szczątkowe informacje o całej religii, jak i samych rytuałach. Do dziś trwają spory i spekulacje fandomu, czy Hidan żyje, czy nie, czy zjadły go robaki, czy umarł z głodu, a może przez to, że nie odprawiał rytuałów, po prostu umarł. Nic z tego nie zostało potwierdzone ani zaprzeczone, jednakże tak kompletnie subiektywnie nie uważam, by żył, a nawet jeśli to robaki, raczej nic tu do rzeczy nie mają, skoro futon jednej z mask Kakuzu zniszczył go zupełnie, a ten kilka chwil później przyszedł cały i zdrowy. O Kakuzu mówiłem bardzo niedawno, bo w zeszłą niedzielę, no ale przecież nie każdy ogląda moje wszystkie odcinki, także tutaj pójdę na łatwiznę i puszczę wam fragment.
Tak jak to sam wytłumaczył, przebija on nićmi ciała innych, kradnie serca i łączy je z własnym ciałem, co powoduje przedłużanie jego życia, a nie nieśmiertelność. No a limit tych serc to oczywiście 4 cudze plus jego jedno własne. To wszystko powodowało, że niezależnie które serce przeciwnik mu zniszczy, to i tak ten będzie żył. Jeśli to maska, to przestanie ona żyć. Jeśli to jego serce, to gdy maska dotrze do ciała Kakuzu, niejako go wskrzesi. I pomimo, że sam Kakuzu mówi o sobie, że nie jest nieśmiertelny, no to w pewien sposób jest. Ma w sumie masę żyć, a w jednym momencie maksymalnie 5 i póki nie zniszczy mu się wszystkich, to nie da się go też zabić. Obrażenia, które normalnie zabijają osoby, są na niego w większości przypadków nieefektywne. Oczywiście jeśli ma jeszcze jakieś żyjące serca. Jest to super OP technika, która stale leczy rany użytkownika bez konieczności wykonywania pieczęci ręcznych. Tak długo jak Tsunade albo Sakura ma czakrę, w zasadzie nie da się ich zabić. Wadą tej techniki jest to, że przyspiesza ona podział komórek, więc tym samym skraca życie użytkownika, także nie da się tego używać w nieskończoność, a raczej warto tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. Ale please, Sakura używa jak najczęściej. Tsunade w zasadzie nam zaprezentowała działanie tej techniki bardzo dobrze, po tym jak Madara ją klepał tak, że normalnie każdy by już dawno zdechł, a ona się trzymała, nawet przecięta w pół. Członkowie klanu Uchiha mogą rzucić to potężne genjutsu, aby na krótki moment móc kontrolować rzeczywistość, ale kosztem tej techniki jest Sharingan. Zazwyczaj użytkownik posiada tylko parę oczu, więc maksymalnie może być nieśmiertelny dwukrotnie, choć wtedy zostanie ślepy. No jest też Danzo, który miał tych Izanagi 10. W teorii nawet jedno takie genjutsu powinno wystarczyć, a cena oka, którym można się wymieniać jak żarówkami, nie brzmi tak strasznie za ochronę własnego życia. Mało tego, można tą technikę zaprogramować, aby zadziałała dopiero w pewnych warunkach, więc najsprytniej chyba wykorzystał to Madara, który uruchomił technikę dopiero gdy został pochowany. Wtedy już mu nic nie groziło i po prostu ożył. Kolejnym bardzo potężnym ninjutsu, które bazuje na Kekkei-genkai Płakuton, można przyzwać dwie istoty, które zawsze cię uratują. Sorry widzowie, wiem, że cringe'owa, ale kocham cringe. Polecam, Eliasz. Wrzucam ich do jednego wora, bo działa to bardzo podobnie. Otóż najoczywistszą kontrą zarówno na Edo Tensei i Otsutsuki jest zapieczętowanie danej istoty. W innym wypadku praktycznie niemożliwe jest zabicie ożywieńca lub tych nudnych białasów. W przypadku Edo Tensei nawet kompletne zniszczenie ciała spowoduje zregenerowanie się go, więc tak długo jak wskrzeszeniec nie będzie się przeciwstawiał i żaden Itachi nie dezaktywuje techniki, to będzie on walczył tak długo, aż nie zostanie zapieczętowany. W przypadku Otsutsuki wydają się oni niezabijalni przez normalne zabójcze ataki. Nie będę w tym przykładzie robił jakiegoś wielkiego opisu. Madara, będąc Jinchuriki 10-ogoniastego, był prawie że nietykalny. Mało co na niego działało, a nawet przepotężne taijutsu Gaia, które zniszczyło połowę jego ciała, finalnie nie miało zbytnio żadnego efektu, bo zregenerował się on w pełni. Normalnie każdego innego by zmiotło z planszy, a on był w stanie przeżyć dzięki bardzo dużej wytrzymałości, ale właśnie też regeneracji. Tutaj prawdopodobnie każdy, kto byłby w stanie utrzymać moc Jubiego, by zachowywał się bardzo podobnie. W podsumowaniu chciałbym tylko powiedzieć, że nie cierpię form nieśmiertelności, ale trzeba przyznać, że większość z nich w Naruto jest wykonana co najmniej okej. Z pewnością na plus zasługuje tutaj też fakt, że w każdą z tych form jest wbudowany jakiś mały czerwony guzik z napisem Destroy. Chodzi mi o to, że poza Orochimaru, który nadal ma się dobrze, wszystkie te nieśmiertelności można było w jakiś sposób obejść lub były czasowe, a nawet miały negatywne efekty, takie jak technika Tsunade. Bardzo cieszę się, że nawet to głupie Edo Tensei, które pluje na wszystkich wskrzeszeńców, nie jest tak zrypane jak chociażby smocze kule w Dragon Ballu, przez które tam nikt ostatecznie nie ginie, więc nawet jeśli nieśmiertelność czy przywracanie do życia umarłych postaci to tragiczny pomysł, to cieszmy się, że nie zostało to pociągnięte dalej. I to tyle, zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!
Thank you.